Tak, plan był w zeszłym roku. No, praca, jak wspominam, to niewiele pamiętam, bo raczej jest tak, że jak idę na plan, to się odcinam i staram się być postacią, a nie... Było chyba fajnie, nie wiem, trzeba by zobaczyć film, musiałaby pani zobaczyć film i sama ocenić, jak wyszła nasza zabawa na planie. A pan już widział, co powstało z tego materiału? Tak, mi się udało na festiwalu w Koszalinie obejrzeć cały film. No i serdecznie polecam, naprawdę. Jaka jest pana postać grana w tym filmie? Czego wymagała jako aktora? No, szef policji, więc odpowiedzialny za ludzi, zdając sobie sprawę z różnych niedociągłości w swojej robocie. Zmęczony, przede wszystkim zmęczony. Myślę, że to był główny motyw, którego się kręciłem, budując postać. No ale do tego też altruista. Nie chcę zdradzać tutaj fabuły, ale w pewien sposób związany z główną bohaterką. W imię wyższych celów, trochę nagina prawo, ale tylko trochę. W zwiastunie mogliśmy zobaczyć, że są sceny również namiętne. Jak reaguje pana żona? Wiemy, że jest aktorką, więc pewnie jest do tego w pewien sposób przyzwyczajona. No to trzeba by spytać jej. Naprawdę. Nie wiem, jak reaguje. Nigdy po głowie mi się nie oberwało za coś takiego, więc...